10. Snoop Dogg – $135 milionów. Jego ponad 20-letnia kariera zaowocowała sprzedażą ponad 30 milionów płyt, co pozwoliło mu zarobić ponad 135 milionów zielonych banknotów. Jednak Snoop Dogg znany jest bardziej z zamiłowania do innych zielonych rzeczy, szczególnie pewnych roślin. 9. Lil Wayne – również $135 milionów. Lil Wayne, a właściwie Dwayne Michael Carter Jr., urodzony w 1982 roku w Nowym Orleanie. Artysta wydał 8 solowych albumów, 23 single, 15 mixtape'ów i teledysków. Nie przeszkodziła mu nawet w tym kara 12 miesięcy pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni. 8. Ice Cube – $140 milionów. Ten amerykański raper, producent muzyczny, aktor, reżyser i scenarzysta filmowy, a z wykształcenia inżynier-architekt, może się pochwalić 40 milionami sprzedanych płyt. Jest znany z tego, że w większości swoich utworów porusza problemy społeczne, polityczne i krytykuje rasizm. Jest właścicielem marki odzieżowej Solo by Cube i wytwórni filmowej Cube Vision. 7. Eminem – $160 milionów. Eminem jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów na świecie oraz najlepiej sprzedającym się artystą pierwszej dekady XXI wieku. Dwutygodnik Rolling Stone sklasyfikował go na 82. miejscu na liście 100 najlepszych artystów wszechczasów. Eminem jest 15-krotnym zdobywcą nagrody Grammy oraz laureatem Oscara. 6. Birdman – $170 milionów. A właściwie Brian Williams, urodzony w 1969 roku w Nowym Orleanie. Amerykański raper, producent i wydawca muzyczny. 5. 50 Cent – $270 milionów. Mało kto wie, że 50 Cent sporą część swojej fortuny zawdzięcza nie tylko nagrywaniu płyt, lecz innym przedsięwzięciom, w których bierze udział. Jak na przykład inwestycja w firmę produkującą wodę mineralną, a następnie odsprzedanie swoich udziałów z zyskiem prawie $100 milionów. Oprócz tego jest właścicielem marki produkującej słuchawki oraz linii napojów energetycznych. 4. Master P – $350 milionów. Master P, a właściwie Percy Robert Miller, amerykański raper, aktor i przedsiębiorca, założyciel wytwórni muzycznej No Limit Records, jest jednym z najbogatszych raperów w historii. Jednak większość swojego majątku zawdzięcza nie nagrywaniu własnych utworów, lecz posiadaniu wytwórni muzycznej. 3. Jay-Z – $550 milionów. Jest to jeden z najlepiej zarabiających artystów oraz przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych, z majątkiem szacowanym na ponad $500 milionów. Jego albumy rozeszły się w niemalże 50 milionach egzemplarzy, zaś sam artysta zdobył 15 nagród Grammy. 2. P. Diddy – $700 milionów. Diddy plasuje się na drugim miejscu najbogatszych osób w przemyśle muzycznym. Ten amerykański producent muzyczny, aktor i raper ukończył nawet Uniwersytet Howarda w Waszyngtonie, gdzie specjalizował się w biznesie. 47-latek ostatnio bardziej angażuje się w biznes niż w muzykę. Największe zyski przynosi mu nowo otwarta platforma telewizyjna Revolt TV i produkcja wódki Ciroc. 1. Dr. Dre – $750 milionów. Dr. Dre wypromował wielu znanych raperów, m.in. Game'a, Eminema, Snoop Dogga i 50 Centa. Swoją karierę muzyczną rozpoczął w latach 80. Jednak interes życia zrobił w 2014 roku, sprzedając tworzoną przez siebie markę Beast amerykańskiej firmie Apple, zarabiając na tym ponad $600 milionów.